Dlaczego tutaj świadkowie Jehowy nie mieszkają? Niech Państwo sobie odpowiedzą na pytanie, bo świadkowie Jehowy mieszkają w Anglii, Ameryce, Białystoku. Proszę Państwa, zobaczą, taka burza była w Polsce, a taki deszcz naprawdę nie uciążył. To cały czas jest burza. Tam jest mokro, bo tam metro, to nawet, proszę Państwa, jest wilgocią przesiąknięte. A tutaj, na tym Mazowszu, w tej Polsce, w tej Warszawie, która wybrana była, proszę Państwa, do nawracania, no to trzeba teraz kogoś, kto by tym złym kijem mógł zawrócić. No, trzeba nawracać Polskę. Puszczkę i chleb po wodzie cały czas. Trzeba nawracać Polskę. Oni tej Biblii nie kochają, nosem pociągają jako te barany. Drugie wyrzucili, bo to baran nie lubi dwójki. Drugie przykazanie wyrzucili. Jachwę wyrzucili. To do czego to dochodzi, żeby faraon teraz głosił słowo Boże w tej wywróconej ziemi mazowieckiej, polskiej, królów polskich. Także Pałac Staszica, proszę Państwa. Uniwersytet Warszawski teraz będzie po lewej stronie. Kościół katolicki i Świętego Krzyża w katolickiej Polsce na Mazowszu nad Wisłą. Proszę oglądać Pałac Staszica. Proszę patrzeć się. Proszę podziwiać. Tu jest, proszę Państwa, Uniwersytet Warszawski. Proszę Państwa, ta dziadóweczka nam skutecznie przeszkadza. Także widzicie Państwo, nawet Niemców troszeczkę miałbyśmy w tym 518 autobusie, troszeczkę Niemców tam gdzieś wysiadło, nie przy świętej Annie, proszę Państwa, pod kolumną Zygmunta, królów waszych, Polski. No tutaj mamy, proszę Państwa, znowu żeśmy wyszliśmy spod dachu, skoro deszcz przestał padać, żołnierzy, mamy polskich w akcji. Oczywiście to jest tylko, wiecie Państwo, pomnik, taka pamiątka. Się znowu wyznawcy papieża kopcą, bo wstydu nie mają, że nawet jeśli by oni ten kościół katolicki reprezentowali, to powinno, proszę Państwa, nawet pety rzucają na ten mniej kopcić, ale jednak oni, ponieważ wstydu nie mają, no to to ich nic nie obchodzi. Czy oni kopcą, czy oni nie kopcą. Taka jest Polska. Polak jest mądry po szkodzie, ale mówią, że i po szkodzie też jest strasznie głupi. Państwo, co sekunda nowość, czyli gdzie indziej, tu wysiadłyśmy przy ambasadzie chińskiej, a powinniśmy wysiąść, proszę Państwa, tam dalej. O ambasadzie chińskiej tutaj rozgaduje się w Radiu Tok FM, Warszawa, w Radiu Rysia mówi w Radiu Żydowskim Tok FM, że Chińczycy tak dość nisko spadli, szarzy są, no katoliczka tam z tyłu już kaszle, chrumcze. Są te, że te katoliczki są najambitniejsze, proszę Państwa. No to cóż, my musimy podejść teraz,
przystanek i jeszcze w prawo i jeszcze w prawo. Także widzicie Państwo, zmieniane są trasy, nie ma potrzeby, bo tu jest arteria dość szeroka, Państwo zobaczą. Nie musi być zmieniony. I dlatego Polak jest taki durny. W Anglii, w Londynie wszystko jest od 1000 lat tak samo. Już jest 18:08 i co? Tyle. No, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo przynajmniej jeszcze mamy tutaj ambasadę chińską, proszę Państwa. Całą tę ambasadę chińską i słyszałem, że w ogóle tutaj to strasznie trudno się dostać do tej ambasady chińskiej. A szczególnie ci, którzy tak na bankiecik by chcieli wskoczyć. Na bankiecik, proszę Państwa, do tej ambasady chińskiej. Bardzo trudno, żeby się dostać, proszę Państwa, do tej ambasady chińskiej. Tak. Żeby, proszę Państwa, ten autobus 116, który jeździ zawsze normalnie, jechał normalnie, no to on by się tam zatrzymał, gdzie Państwo, na środku naszego radia Tok FM Conchita Extra, tam by się zatrzymał. A teraz trzeba chodzić i jeszcze dopiero co dojdę do tego przystanku. Państwo zobaczą, jak to się ludzie denerwują czasem, wtedy, kiedy się spieszą. No a ten to jedzie tu, ten to jedzie tu. Tak, dobrze. Chodźmy tutaj przez parczek na Sapieżyńską.